Witam Was, kochani, na mojej kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się zaimkami dzierżawczymi lub też przymiotnikami dzierżawczymi. Literatura to różnie określa, co w książkach to inaczej. Żeby było prościej, to może podam przykłady. Mój, twój, jego, jej. Jego w rodzaju nijakim i w liczbie mnogiej nasz, wasz, ich. To są właśnie te słówka, które podkreślają nam i wskazują nam przynależność czegoś do kogoś, lub też kogoś do czegoś, zależy. No więc cóż, tutaj nie ma się za bardzo co rozwodzić nad tym tematem, po prostu podam Wam ich polskie odpowiedniki i w liczbie pojedynczej mamy my, czyli mój, your, twój, his, jego, her, jej, its, jego. I na chwilkę się tutaj zatrzymajmy przy tym jego i jego. Tak? Po polsku mamy to samo słowo na określenie, że coś należy do osoby rodzaju męskiego i że coś należy do osoby rodzaju nijakiego. Musicie pamiętać, że w angielskim rodzaju nijakiego używamy do określenia zwierząt albo przedmiotów nieożywionych. Tak? Jeżeli będziecie mówić o opisywać jakiś przedmiot, opisywać jakieś zwierzątko, to będziemy używać tego zaimka its. Natomiast mówiąc o ludziach, zawsze his albo her. W liczbie mnogiej trzy słówka, nasz, our, i możecie wymawiać to na dwa sposoby. Albo our jak godzina, albo our. Our lub our. Obie formy są poprawne. Wasz, tak samo jak twój, your, i na końcu ich, there. Cóż, pozostaje Wam nauczyć się na pamięć. Ćwiczenia będą przygotowane. Będą proste, ponieważ to zagadnienie jest zagadnieniem z poziomu podstawowego, więc z zupełnych takich podstaw nauki języka, więc tutaj nie ma co spodziewać się jakichś naprawdę wymyślnych ćwiczeń. Natomiast chciałam zwrócić Wam uwagę na jedną ważną rzecz, na coś, co stanowi problem nie tylko dla osób uczących się języka, ale też dla tych osób, dla których język angielski jest tym językiem ojczystym. Ostatnim razem mówiliśmy o odmianie czasownika to be. Mówiłam też Wam o tych krótkich formach. I mieliśmy formę your i there. Czyli ty jesteś, wy jesteście oraz there, oni, one są. Po tej stronie mamy your i there, ale one to nie jest to samo. Your znaczy twój, wasz. Your znaczy ty jesteś, wy jesteście. Zupełnie coś innego, nie wolno tego pomylić. There, ich. There. Oni są. One są. Wiem. Brzmią tak samo. Pisownia jest inna. Znaczenie jest inne. Nie mylcie tego, ponieważ spójrzmy sobie na przykład zdania. This is your car. Oznacza, to jest twój samochód. Inne zdanie. You're a car. Jesteś samochodem? Chyba coś jest nie tak. Sami widzicie, także zawsze, jeżeli nie będziecie pewni, której z tych form użyć, przypomnijcie sobie znaczenie your, twój, wasz. Your, ty jesteś, wy jesteście. Zupełnie coś innego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te zaimki. Mam nadzieję, że będzie to dla Was utrwaleniem, przyda się, i proszę, pamiętajcie, nie mylić your. Wiem, w polskim jest niewiele słów, które wymawia się tak samo, ale pisze się inaczej i znaczą co innego. Natomiast w angielskim jest ich więcej i jest to mylące. Ale dacie sobie radę, wierzę w Was i jestem pewna, że nie będziecie już mylić your z your. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.